tego co wiadomo, a na pewno to droga jest wybrana, nie będzie zmieniana. Jedynie koło Otwocka jest tam jakieś osiedle, gdzie tam jest problem, nie? A tutaj to na pewno nie będzie żadnych zmian. I pani się przekona o tym z czasem, nie? Że nigdzie nie będą te słupy przesuwane. Tylko po prostu koło Otwocka jest jedno osiedle gdzieś tam, gdzie jest problem i tam jest... I gdzieś to będzie owijane, nie? A tutaj to z czasem się pani o tym przekona. Nie, to tyle. Pani proszę pana, ja tutaj o drodze prawnej jakby dojścia do umowy do ustanowienia służebności przysyłu, o co państwo pytacie, tak? Czy ewentualnie szukania innych rozwiązań. Tak jak mówił dyrektor Cząskiewicz, w najbliższym czasie oraz pani Ewa Zaręba będą spotkania z państwem, z właścicielami nieruchomości, z planistami, gdzie jest ewentualnie pewne pole, margines do rozmów na temat konkretnych nieruchomości i konkretnego przebiegu tej liczby, ale i to też po tych spotkaniach trzeba sprawdzić stan nieruchomości i zobaczyć konkretnie, jakie to są działki, jaki jest ich stan, w jaki sposób są one użytkowane i wtedy dopiero również będą rokowania i negocjacje. Droga jest ta sama. Przepraszam bardzo, cały czas pani mówi konkretnie o tych mieszkańcach, którzy mieszkają w pasie technologicznym lub obok niego. A co z takimi mieszkańcami, którzy na przykład mieszkają 200 metrów dalej i nie chcą czegoś takiego za swoim oknem? Czy państwo wzięli to w ogóle pod uwagę? Nie, bo po co? Po co? Bo chodzi tylko konkretnie indywidualnie z każdym mieszkańcem. Ale po co konkretnie? My tego nie chcemy w naszej gminie. Od tego trzeba zacząć. I państwo też powinniście wziąć pod uwagę, skoro tyle osób jest i się nie zgadza na taką inwestycję, to państwo powinniście sobie zrobić coś gdzieś indziej na przykład, tak? My mamy tam 400, a jeszcze następnie tam... Ta linia, która pójdzie, a nawet zasila z nas, tylko Warszawę. Dlaczego musicie w naszą gminę? Kogoś innego ukradźcie tą inwestycją. Znaczy, ja powiem jeszcze jedną rzecz, mówimy o tej samej inwestycji. To nie jest nowa inwestycja, mówimy o istniejącej infrastrukturze, więc odpowiadając pani... To jak ona zostanie, a róbcie sobie tą nową gdzieś indziej. Ale my nie robimy nowej. A dlaczego? Bo robimy, modernizujemy obecną linię. To jest budowa. To jest budowa. Dobrze, to powtórzymy jeszcze raz. Skoro tak? Mówimy, z punktu widzenia formalnego jest to budowa, ale mówimy o istniejącej infrastrukturze, w istniejącym korytarzu. To nie jest nowa linia, to nie jest nowa linia. Linia się nazywa Kozienice Miłosna i tak się nazywa. Tak była od tych ponad 40 Pani lat. Dyrektor, jest istniejący korytarz. Ile tego korytarza macie uregulowane, że mówicie, że istnieje, skoro go nie ma? To jest samowola budowlanych. Ja jeszcze chciałem dopowiedzieć, bo nawiązaniu do tej służebności przesyłu i do tej drogi prawnej, to warto zauważyć, w jakim tempie była ustanawiana specustawa dotycząca tej konkretnej linii i chyba jeszcze dwóch albo trzech w okolicach Kielc i Piwy właśnie. Także na końcu powinna pani dodać, że te wszystkie rokowania będą oferty umów i tak dalej, ale na końcu jest ten bezpiecznik w postaci specustawy i sprzeciwu nie będzie. Także po to ona była ustanowiona w ciągu 2 miesięcy. To znaczy odpowiem panu w ten sposób. Gdybyś wcześniej mówił pan dyrektor Cząskiewicz, czy chcielibyśmy mocno, żeby to wybrzmiało. Dla nas specustawa jest przede wszystkim drogą administracyjną, w kwestii regulowania rzeczy, w kwestii spadkowych albo skracania terminów administracyjnych. Nie jest dla nas celem pozyskiwaniu praw do nieruchomości, czyli de facto pozyskiwaniu służebności. Jak państwo wiecie, bo państwo jesteście w tym tak samo zorientowani, jak i my musimy w tym zorientowani, specustawa z punktu widzenia wymogów nie wymaga od inwestora nawet prowadzenia procesu informacyjnego, tylko my jako PSE uważamy, że inaczej takich inwestycji nie da się realizować i próbujemy realizować ją przy jak największej akceptacji. Oczywiście zdajemy sobie sprawę właśnie z doświadczeń, które mamy, że nigdy nie będzie tak, że ze wszystkimi się dogadamy. I to jest pewien kompromis. Tak, to jest niestety kompromis tych inwestycji infrastrukturalnych. Zdajemy sobie z tego sprawę i wcale nie mówimy, że jest łatwo i wcale nie mówimy, że będzie łatwo, bo zdajemy sobie sprawę dokładnie, że owszem, żyjecie państwo z tą inwestycją przez lat 40 i my też państwu mówimy, że ona to jest dalej istniejąca linia i będziemy ją realizować, ale chcemy to zrobić w sposób jak najbardziej akceptowalny. Dlaczego tutaj jesteśmy? I odpowiadając panu właśnie na to pytanie, mimo tego, że to jest w specustawie, dlatego chcemy i przede wszystkim chcemy rokować i chcemy doprowadzić do porozumienia. Dla nas celem jest służebność przesyłu. Tryb administracyjny to jest taki sam tryb jak w każdej innej ustawie, jest przewidywany. Zawsze musi być tryb na wypadek, jak się strony nie porozumieją, prawda?
Ale to nie jest dla nas cel. To nie jest dla nas cel. My jesteśmy, chcemy po prostu porozumieć się z właścicielami nieruchomości. Ale proszę panią, gdy została tamta linia budowana, ta stara, tak, no to ludzie się przystosowali w zabudowie, proszę, i budowali tak, jak budowali, jak była linia. Nie było zagrożenia. Ale dzisiaj, gdyby